Cześć wszystkim, witam w grze Life is Strange. Kontynuujemy epizod czwarty, w poprzednim odcinku go rozpoczęliśmy. Epizod czwarty był trochę dramatyczny, tragiczny, ponieważ cofnęliśmy się w czasie, uratowaliśmy ojca Chloe i Williama, ale co się okazuje, historia tak się potoczyła, że to Chloe znalazła się na wózku, przeżyła, nie zginęła tak jak William, ale znalazła się na wózku, dostała w rdzeń kręgowy i przez to została kaleką, nie mogła się ruszać, była całkowicie sparaliżowana. Dni jej końca dobiegały jej dni powoli i poprosiła nas, żebyśmy ją jako najlepsza przyjaciółka Max uśmierciła ją. Podjąłem taką decyzję, bo wiedziałem, że cofnę się w czasie. Zresztą, tak jak mówiłem w tamtym odcinku, to nie było życie, to była bardziej egzystencja niż samo w sobie życie, także trochę rozumiem podejście Chloe, dlatego też wybrałem tak, a nie inaczej. I cofnęliśmy się w czasie i teraz musimy wymyślić, co zrobić. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Ciężko ma Max, bo... You can't hide from me forever. Bo wie, co się stanie. And no Chloe and Max wine tasting session. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? Ciężko musi być po raz drugi widzieć, jak wychodzi William i wiedzieć, że po raz drugi zginie. A znowu wiedzieć, że go uratuje. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. No, and nie wiesz, we'll za chwilę się stanie. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even nie if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Takie słowa też mogą wpłynąć na rzeczywistość. Czy powracamy do pogrzebu Williama? Do Madsona? Najpierw była ucieczka, teraz będzie nóż i to... Nie, teraz będzie ślub z Madsonem. Teraz będzie nóż w torcie. Teraz rozwalone auto zmieni się na zabawę z Rachel bodajże to jest. Tu znowu z bronią w kiblu powrót, czyli wróciła rzeczywistość, którą opuściliśmy na samym początku. A tak jak mówię, to też może mieć wpływ. Ciekaw jestem, czy te słowa miały wpływ jakikolwiek na przyjaźń Chloe i Max. W końcu to zdjęcie spaliła, co jest najgorsze chyba. Chloe, you're alive, yes. Whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here.
sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Czyli wszystko wróciło do normy. I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Czyli powróciłaś, my powróciliśmy do rzeczywistości. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. To jakaś nowa tablica, której wcześniej nie było. Czyli ten notatnik. A, to jest ten notatnik, co udało nam się ukraść. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Darkroom. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You Czekasem, didn't even let me take that money. Chloe dowie się o tym wszystkim. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Znowu garaż? Ten garaż to już tak przyczesaliśmy. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Zresztą właśnie, wyrzucił nas cenę. I can't abuse this level of my rewind. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Myślę, najlepsze jest to, że tak kurde wychodziliśmy. O. That snowdo always makes me think of William and Chloe. Czyli ta łania jest. Ciekaw jestem, czy coś jeszcze nie było. O, ptaszek. That poor little bird has been trapped in here. Trzeba go uwolnić. Ptaszku. Uwolnimy ptaka. Release the bird. No. Oh shit. Poor thing. Teraz będzie mógł ptaszek wylecieć. Otwórzmy okno. Teraz ptaszka wystraszmy. Be free. Tadam. I release the bird. Teraz trzeba się czaić. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Trochę żal go cenię. Off into the dark. Trochę go żal, no nie ma to tamto. Looks like David already booked a room. O, Warren. Yo, yo, Max, twoja znowu jak napisała do mnie, że wypadam z obiegu. Musisz być z niego, żeby domyślam się dlaczego. Nie miałem jej numeru, teraz rozumiem dlaczego nie chciałeś ze mną pomałpować. Powinna iść, wydaje się całkiem spoko. Mam wielu przyjaciół, na przykład ciebie. Oczywiście, takie moje szczęście. I moje, spadam. Zgadamy się później, oby. A, zazdrosna. Tutaj.
Jakieś zdjęcie spalięte. Zobaczymy, co to jest. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? No, niestety nie. Wszystko wychodzi po naszej myśli. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Dobra. Co tu ciekawego mamy? Najpierw mamy jakąś mapę. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Wszystko. Wszystkie kamery. Mail. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Raymond, where's odbiorca? Pomimo naszej ożywionej dyskusji dotyczącej petycji adwokacji stało w kampusie, wciąż jestem zainteresowany pańskim prawem na temat polepszenia ochrony. Musimy dojść do końca pomiędzy bezpieczeństwem a prywatnością. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Nie potrzebowałem kamery, by wiedzieć, że zostanie pan zawieszony. At least he has one weird fan. Chciałbym, żeby pan wiedział, że nie zgadza się z tym, co pana spotkało i nie do tej szkoły chodzi zbyt dużo metroseksualnych no-life'ów, którzy nie doceniają pana i armii. Czułem się bezpieczny w inter, kiedy pan go ochraniał. Mam nadzieję, że wróci pan do Blackwell i będzie nadal dbał o nasze bezpieczeństwo. Boję się tej szkoły. Wish I had surveillance footage of that conversation. Przepraszam za mój wczorajszy wybuch w pańskim gabinecie. Byłem zdenerwowany utratą mojego stanowiska w Blackwell bez dokładnego zbadania faktów i prędzej się jedynie na oświadczeniach niegodnych zaufania uczniów. W Akademii Brakul jest rak, a beze mnie będzie on rozprzestrzeniał. No. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. I nie wiem, czemu to ja zrobię. William stopuje. Pewnie spadnie wszystko. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. To jak na brońce czas jest. Either Chloe stole another gun, or David is out there armed. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Doceniam to. Ups, to nie dobre. Tu są dalej te ulotki. Kasiareczka, drzwi. I teraz już zostało nam niewiele. Szafki. Szafki, które były zablokowane cały czas przez auto. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? A, to chyba pamiętam. 7? 1? 7? 1. Ta-dam! Yes! I knew that number would be important. Od razu tam important. Czuję, że tu będzie fajne wiele dowodów. Oh! Maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Co to jest szerokość? To są jakby współrzędne chyba geograficzne. Szerokość i długość, kto o jakiej godzinie gdzie był. Wow. Tutaj Nathan bijący Warrena. To chyba jest auto Warrena. I smutna Max. Score. Back to Chloe now. Mech. Myślę, że więcej tego tam zgarniemy, a tu już ku nic. It's amazing how much drama this living room has seen. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. A
Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. W końcu army był. Let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Nie być taki kozak. Ja wiem, że mamy moc, ale już raz zawiodła nas. Żeby jej nie zawiodła drugi raz. W ogóle by dwa wjazdy do garażu. Ten też mnie coś tutaj nie pasuje, ten nauczyciel. Ten on też coś ma swoje. Ten telefon mi się nie podobał. No właśnie, ciekawe, czy Chloe może wejść tutaj do akademii. Chyba nie, chociaż... O, ta nauczycielka z ważnym flirtuje. A jednak może. Hey Max, how you doing? Oh, hi Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yeah. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight. So I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. A ta już od razu, Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. No i to jest świetny plan. Dobra, a my musimy iść do pokoju Nathana, o ile dobrze pamiętam. Hey Daniel, you look bummed out. Rozmawiajmy z niektórymi osobami, zobaczmy co tam słychać. Hola, Max. I just figured out that my photos basically suck. I'm a wannabe artist. Don't give up that easy. Just stay away from your sketchbook for a while. You need to keep taking the shot, as Mr. Jefferson says. Stay away from my sketchbook? You don't know me, Max. That's like you staying away from your camera. I think I'll just sit here bummed out, thanks. No i nie piekło. Niestety, no ta z dronem znowu. Good thing I didn't let Chloe take that money from Principal Wells. They'd hold like Kate. My sweet Kate. The switcher Kate. No need to go there now. No reason to go now. Ala, a co ja mam teraz robić? I had to clear away another batch of dead bird. Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell surveillance free. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. Podejrzewam, że najten szczegółowy nie wiedzą, co się dzieje, dlaczego tak pogoda. Much less the snow in Wales. Zaćmienie, śnieg, wieloryby.
There must be a scientific explanation. Myślę, że tutaj nie ma naukowego wyjaśnienia. When my friends at NASA tell me they can't explain a solar eclipse without a single theory as to how or why, maybe it's time to get worried. Like they are. I am worried about reality. A to właśnie... Przecież takie zaczynanie, jak może powstać tak z nienacka? Nawet jeżeli ja wiem, że to jest gra i wszystko, ale przecież chyba nie ma jakiejś możliwości. No chyba, że coś, jakieś ciało inne, ale to też nie dałoby się. Musiałaby przylecieć jakaś dziwna nagle kometa, tylko że to też raczej widać ją z daleka przez teleskop. Unless you know something I don't. Niemożliwe. Ile śnieg jeszcze podróżę w czasie? Tobanga? I wonder if the Tobanga knows more than anybody here. Oh, Max, nobody even knows who brought the Tobanga here. It was likely stolen from the South Pacific by local fishermen. But I know what you're saying. There's a lot of energy here. I was looking for Nathan Prescott, and I thought he might be in your class. Mr. Prescott has no class at all after his suspension. I didn't think you were friends. No, życia. Hell no. Sorry, Miss Grant. You're an adult. You can swear, damn it. And I'm glad you did. So you haven't seen Nathan at all? Let's just say I try not to, Max. But I did catch him storming off campus. Oh, to już jest coś. What happened this week? I hope you don't see him either. You're not the best student here, but you might be the wisest. Nie jesteś tutaj najlepszym, ale trochę tak poszło. Surveillance would have helped Kate Marsh. Oh, Max. I'm so sorry you had to go through that. Kate is the sweetest student I've ever met at Blackwell. And they can be so cruel to each other. Jest taka nauczycielka, typowo dobre serce. Blackwell Academy. Czyli najczęściej u takich nauczycielek się rozrabiało. To się tak naprawdę najmniej słuchało. Jak była właśnie taka kosa typowa. To cała klasa siedziała. Nie wiem, czy u was było tak samo. Przynajmniej w moich przypadkach to zawsze było cisza, spokój i na tych zajęciach najwięcej człowiek wynosił, ale jak były właśnie takie nauczycielki z sercem, które pozwalały uczniom, to tam siedziała zawsze rzeź. Chyba tak raz właśnie była taka nauczycielka, na której rozrabialiśmy. To pamiętam, że byłem zagadany z kumplami i tylko tak nagle dostałem kredą. No to tak wszystko było w żartach, także potem poleciał w drugiego kumpla marker, także on miał gorzej, ja tylko kredę. Ale to nie było, że jakieś, żeby nauczycielkę poskarżyć, że rzuca to wszystko w formie żartów. Można było sobie na to pozwolić. Zresztą też rozumieliśmy, że przeszkadzamy, także było parę takich śmiesznych rzeczy w szkole. Szkoda, to zawsze było fajne. Byłby fajny powrót do zabawy. Dobra, to wracamy do Chloe. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ugh, you suck. Now let's get into Blackwell ninja mode. Zobaczymy co. Ale te. To przecież jak wejdziemy do dormitorium facetów. To przecież tam są inni faceci. Don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Batmax. Now I just have to find Nathan's room. To nie będzie łatwe, to znaczy nie będzie ciężkie. Mapa. Who needs a dorm map anyway? At least I can see that Nathan isn't in room 106 or 108. To pewnie będzie 104. Wow, tam gruba jazda.
Oh, why, hello, Trevor. And Dana. Tabliczka Daniela. Bigfoot B. Zach or Logan. Who knows? Bigfoot. Bro's got a bro. Prescott rule. This can only be Nathan's room. Tak właśnie myślałem, że 111. O, zamknięte. Nie, Max, nie rób tego. To było głupie. Ciekawe, czy mógłbym cofnąć czas tu w środku pokoju. Now I need to find Nathan's phone. Or anything with clues. Nie da się. Szkoda. O, jestem, dobra. Cofnęło się i dalej. Max, skoro Davida już nie ma kleju, musi przestać się tak zachować, ale to się nie stanie, jeśli obie będziecie łamać, na przykład w momencie w nocy do Blackwell. Wiem, co się stało, więc nie fatyguj się z wyjaśnieniem. Miałem nadzieję, że dzięki tobie wróci na dobrą drogę, ale wygląda na to, że znów jest zagubiona. Możesz mieć na nią dobry wpływ. Chyba, że obie chcecie zgrabiać przestępcze, chociaż teraz nie będzie mogła winić Davida. Chyba, Jace, nawet ja się w takie wygłupy, ale staram się mieć na nią dobry. Wiem, Max, zapomniałem, że dopiero weszłyście w dorosłość. I don't think one book can guide the Prescotts. Right on, Shaw. Yeah. Whale songs? Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears. Wow. To jestem zszokowany. That is so Chloe. Hey, dupką się albo powiem wszystkim, co zrobiłeś i zapłacisz za to. Oh my god. Chloe. O, to chyba była na haju. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Dobra. Projektor. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. Tak, that looks rzecz. Like a totally fun show. Even Nathan the has new a romantics, light side. Yeah? Dziwne rzeczy tu się w tym pokoju. Damn, Nathan. That's a nice shot. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Diplom? That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. Najlepszym synem na świecie, wow. I thought Victoria had the photo bling, but once again... That monochrome camera is brand new and costs about $6,000. Nie ma to jak wiedzieć, kurde, ile kosztuje każdy aparat. Leki? Opijane szampanem, tak? Te niebieskie tabletki już gdzieś widziałem. Instrukcja. Holy shit! That's the gun Nathan used on Chloe. Gift from... Różne rzeczy. Nathan took this from Kate's altar. Why? What is with this dude? Czy to jest Max? Oh man, that dickhead stole one of my selfies. Sakra. These films all have a dark pattern. Nathan likes his tortured subjects way too much. I can rewind if he shows up, but I can't count on it. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Oh, yeah. Wow, masakra. Nathan is way into this party. Bad sign. Hej, piękna, daj znać. Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Oh, man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Nie martw się. Nie spierdol tego, synu, twój ojciec. Jesteś brany pod uwagę. Nie spierdol tego. She sounds awesome. And far away. Christine, proszę, nie martw się. Tutaj bym z Brazylii, braciszku.
Czyli ma jeszcze siostrę. Wracam do Jeff, przysłałam dobre myśli. Lepiej odpisz albo przyślę ci do pokoju Jaguara. Yes, kurde, Jaguara bym przygarnął. This is strong stuff. O, dostępne online bez recepty. Wow. Kiss ass much, Principal Wells. Dyrektor, odbiorca. No tak, chciałbym twoje nazwisko, jak tam mówią, same też się wykorzystają do własnych celów. Wiem, że twoje cel był zdane. Nie chcę odciągnąć do zajęć, jestem pewien, że ta sprawa zostanie wyjaśniona do końca tygodnia. Gdyż mnie pytają, wiesz, że jestem do twojej dyspozycji, ja pierdziele. Halo. To już Nathan nic się way nie into this party. Bad sign. Ślady, o. What the hell are all those marks on the floor? Jakby przesunięte łóżko. Kanapa. Let's find out what you're hiding. A proszę. To jakieś dowodziki. Oh yes, little phone. You are mine now. Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Cool, now it's open. I teraz pytamy. Pyk. Damn, Max, you're finally back. I got worried. Mamy so, wszystko. What did you find? His room was clean and creepy. Wyłaźcie stamtąd. Wyłaźcie. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me ho. Max, I got this. Get the fuck out of my face. Co mu zajebał z baniaka? You are so fucking dead. Ciu. Get off me, bro. Wow. Co tu się... Co tu się dzieje? You like to hurt people, huh? Like Max? Like Kate? Like me? Huh? Feel this, motherfucker! Co tu się dzieje? Get off me! Please! Please stop! Wow, co tu się wydarzyło? Come on. Stop. Sorry. Yes, we have to go. Who's the bitch now? Chloe. Damn, Warren went full alpha on Nathan. And it was good. A nie dałoby się tak cofnąć tego czasu całkowicie? Tak żeby wyjść i żeby tego nie miało miejsca? Czyli nie da się. No nie da się z nim pogadać. Szkoda. Aż normalnie chwilę było go żal. Ale Warren co pojechał? Tego się nie spodziewałem. Także myślę, że na tym zakończymy odcinek. Wkradliśmy się do pokoju Nathana. Warren po prostu zmiażdżył synka. Trochę był mocny w gębie, ale jak przyszło to do czego, to pokazali. Jakie jest jego miejsce, jakie jest słabiutki. Zobaczymy, jakie dowody udało nam się zdobyć nowe. Także trochę coraz więcej tych dowodów mamy. Zobaczymy, co się tak naprawdę stało z Rachel i Kate. Myślę, że powoli będą się wyjaśniać wszystkie dotychczasowe tematy. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.